Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Dying Light 2 Stay Human. Ciągle zapominam, że ta gra ma podtytuł, ale ma i trzeba o tym pamiętać, ponieważ ostatecznie może być to ważny przekaz właśnie tej drugiej części. Lecimy dalej, jesteśmy dokładnie tam, gdzie poprzednio skończyliśmy. Czas skontaktować się z gościem, który coś wie o Villedor i być może pomoże nam znaleźć tego całego Waltza, który eksperymentował na nas, jak byliśmy dziećmi. Fajnie. Zostawcie lajka, jeżeli jaracie się na serię i lecimy dalej. Wydaje mi się, a mam pamięć taką, że 15 minut temu to usłyszałem i już nawet nie wiem, że to jest częstotliwość, którą mamy wybrać, więc sprawdźmy inne najpierw. Może coś ciekawego na nich usłyszymy. No, wody nie ma. Okej. Okay. Fajnie. Jesus. Nie, domyślam się, że wody nie ma, no cóż. To może być pospolity problem. Nie wiem. Kurwa, może to sprawka SP. No, to albo leży gdzieś pijany w sztok, albo rozerwały go alfy. Co go rozerwało? Już mi się nie podoba. Alfy? Ja tylko volatile kojarzę. Sprawdzałeś u Kiliana? Weź nie pierdol, mam tego dość. Czyżby wszystko dotyczyło wody? Nie jestem pewien. Mówi Aiden. Częstotliwość 140 i 200 MHz. Halo? Aiden? Tak, miałem się do ciebie odezwać. Myślałem, że zmieniłeś zdanie. Dlaczego szukasz Waltza, pielgrzymie? Żeby kogoś znaleźć. Ma na imię Mia. 15 lat temu byliśmy razem w szpitalu i... Wiem, kogo szukasz, Aiden. Chcesz wiedzieć, dlaczego Waltz przeprowadzał na was eksperymenty? Dlaczego jesteś silniejszy, wytrzymalszy niż... Okej. Chcę tylko znaleźć Mię. Szukam jej, odkąd opuściłem obóz ocaleńców. Pomożesz mi, czy nie? Może pomogę. Spotkajmy się. Gdzie i kiedy? Przy wejściu do metra, przy zatoce. Wejdziesz do tuneli przez otwarty włas GRE. Do zobaczenia. Jezus Maria, co nam się w rękę stało? Widzieliście, jak on miał tam nie robi szwy? Tego za darmo. Muszę opuścić miasto, ale sam nie przetrwam za murami. Zabierz mnie do Nowego Paryża. Po drodze wszystko ci opowiem. Bez odbioru. Ja mam go zabrać do Nowego Paryża? Muszę chociaż wiedzieć, czy ona żyje. Żyje. Idę na miejsce spotkania. Na razie, Aiden. Szczerze mówiąc, to taki typ mógłby nam powiedzieć dokładnie wszystko, co my chcemy usłyszeć, żeby tylko dostać to, czego on chce, czyli wiecie, transportu do tego właśnie Nowego Paryża. Tak więc, nie wiem, Aiden na pewno się tutaj chwyta czego może, bo ewidentnie chce znaleźć Mię i to jest dla niego bardzo ważna sprawa. No ale zobaczymy, jak to się dla nas skończy i wychodzi na to, że cholera, tam jest Villedor w takim razie? To już jest to miasto, do którego my zmierzamy? Miałoby to sens, że udaliśmy się w okolice Villedor. Nie wiem, Spike chyba jakoś nam podpowiedział, co powinniśmy robić. No jedźmy na dół w takim razie. Jak my w ogóle jedziemy? Czy my się tego rękoma chwytamy? Nie, mamy chyba jakąś taką, nie wiem, szmatkę, cokolwiek. Chociaż szmatka to by się strasznie szybko przetarła na czymś takim. Nie wiem, czegoś tam używamy, żeby jeździć. Dobra, ała, muzyko pełna nadziei. Nie rób mi nadziei, bo to się jeszcze źle skończy dla wszystkich. A myśl tam, ale ten kościółek po drodze, taki trochę muszę przyznać kuszący, co my tu znajdziemy. Bóg nie żyje, no. Biorąc pod uwagę, co się odjebało, to nie dziwię się, że dużo ludzi może mieć takie zdanie. No tak, zdecydowanie Bóg chciał, żeby cały świat zamienił się w... Ja pierdolę, jak się przestraszyłem tego aniołka. Bóg na pewno chciał, żeby wszyscy się przemienili w bezmyślne polujące na ludzi zombiaki. Ale kurwa, ta muzyka, naprawdę. Ląduj na amortyzatorach, żeby uniknąć obrażeń od upadku? Bardzo chętnie. Dobra, lecimy w takim razie do wejścia. O kurwa, woda! Czy ja miałem tu iść? Tak, na pewno! Oj, oj, oj. Dobra. Jest git. Coś... rzeczy w środku do przeszukania. Dobra. Łączona stamina dla jednego i dla drugiego. Biegania, skakania, walczenia. To rozumiem. Ma to sens. Jeszcze mogę to przeszukać. Żywice, żywice, żywice. Dobra, czas na powierzchnię. Podwodny autobus oficjalnie zlutowany. Pierwszy sekret tej gry.
Widzę też, że dostaję punkty tego parkouru za to, że robię coś tam pod wodą, co jest w ogóle sympatyczne. Za dużo rzeczy ewidentnie tutaj można dostać fajną nagrodę w postaci ewolucji i rozwoju. Dobra, mamy kolejne gryzonie. Halo? Tu Aiden. Słychać mnie teraz? Ej! Oj! Oj! Przepłynąłem jezioro. To jesteś prawie przy tunelach. Jest tam wejście. Jedyne, jakie GRE pozostawiło po odcięciu miasta. Idę z drugiej strony, pośpiesz się. Okej, okay, dobra, co dobra. Jest? Chilluj. Szybko. Oho, coś się zjebało. Oczywiście, że coś się musiało zjebać. To było nieuniknione. Ja próbuję omijać zębiaki w tej chwili tak trochę sprytnie, bo dość dużo ich tutaj się znajduje. Wolałbym, szczerze mówiąc, nie walczyć z nimi, jeżeli jakoś konkretnie nie muszę, gdzie to jest wyżej nad nami 200 metrów od nas. Wiem, że tutaj pewnie dużo do przeszukania jest rzeczy, ale gość nam każe tam zapierdalać, tak więc sprawa się wydaje być nagląca. Myślę, że będę miał wystarczająco dużo okazji do lutowania wszystkiego, kiedy już dotrzemy do miasta. No chyba, że jakiś miodek po drodze będzie. To chętnie sobie zbiorę. Ojojoj, ty! Teraz już nawet nie są baby w sukienkach, tylko baby w jakichś takich zaawansowanych szmatach na głowie. Halo? Ale ten autobusik taki, muszę przyznać, trochę kuszący. Może jakiś ten dach, przez który wejdę? No coś tam się kurwa znajduje, widzicie to? I nie mam do tego dostępu. Dobra, pieprzyć to. Biegnijmy do informatora. Ton jego głosu sugerował, że raczej coś nieprzyjemnego się wydarzyło, tak więc chodźmy to obczaić. O kurwa! Dobra, dobra, coś mówiłem o spadających autobusach, ale to na szczęście było tylko chwilowe. Wszystko rozpieprzone, te mury obok Villedoru naprawdę są ogromne. No starali się tutaj, starali się, żeby odgrodzić całe to miasto, ale tak jak słyszeliście, i tak wszystko poszło w diabły. Więc być może dowiemy się niedługo dlaczego. Jaka była historia tego miasta? Miało być pewnie taką, wiecie, oazą, w której ludzie byli w stanie przetrwać. Ale domyślam się, że wszystko się zjebało. Ojojoj, ojojoj, moja myszko, nie uciekaj mi na drugi komputer. Halo, 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 dobra. Znany problem jeszcze z pierwszej części. I znowu ciemne jak w dupie, a ja latarki nie mam. God damn it. Nie mam też ślizgu. Brakuje mi trochę ślizgu. Chodzę do tuneli. Hej! Słyszysz mnie? Zaraz się spotkamy. Na razie. Nie podoba mi się kompletnie ten... Ta jakby... oszczędność w przekazywanych mi informacjach. To nigdy nie jest dobry znak. Gość albo ma problemy, albo coś go dziabnęło, albo coś przed nami ukrywa. To są jedyne opcje. Hej, jest tam kto? Przerażające te tunele, kurwa, oczywiście, że mięsne jeże na ziemi. Źle to wygląda. Przecież to wygląda jak idealne miejsce na jakąś, wiecie, przyczajkę ultra dojebanych zombiaków. Kurwa, no ludzka zupa wszędzie dookoła na podłodze jest. O Boże. Ledwo widzę, co się dzieje, ale wiem, że jest źle. Super tunel, dzięki za pomysł. O kurwa, przemieniec! Jezus Maria, przecież to volatile jest, ja pierdolę! Ale czas bardzo spierdalać. Bardzo intensywnie. Ej, ej, oj, oj, oj! Uuu. O, dobra, przyszło światło UV. Użarł nas. Nie wiem, popatrzył się tak na naszą rękę bardzo sugestywnie. Super, fajnie, że na czas przyszedłeś. Jesus. Kurwa, dobija się. Jesteś cały? Dziabnął mnie, skurwie! Przemieniec. W kanałach jest ich od chuja. Wyjdź na światło, szybko. Brzmi jak coś, co powinno się wziąć pod uwagę. Trzeba ruszać. Planując taką akcję. O kurwa, już się zaczyna. To minie. Wytrzymasz! Zajebiście, szybko poszło. Cóż no, nie wątpię. Ach. Wszędzie cię szukaliśmy. A co z tym tutaj? Czemu on takie szczurze odgłosy wydaje? To już trup. Nie miał go. Chodźmy. O Boże. Chłop, kolce wszędzie dookoła. Strój jak z Halloween. Ojebali nas? Tak po prostu nie zostawili? Mam tego klucza. Przysięgam. Czas zabić naszego pierwszego człowieka. Stoi nam na drodze. A przynajmniej mam latarę w końcu. Wow, miło. Widzicie, jaki obliźnioną ma rękę? Boże. Chłop dużo przeszedł chyba. Dawać mi latarkę, dokładnie wiem, jak się ją włącza.
ręce! Sło! Nie mam klucza! Zniszczyłem go! Coś wymyśli, żeby się gość otworzył. Dobra, okej, okay. Biło mi informatora, a ja kurwa otwieram sobie normalnie szafki, jakby nigdy nic. Rozpierdol się, przejściu! Kurwa! No nie, kopniaki. A mogę to po prostu otworzyć? Nie, nie mogę, no tak coś czułem, że nie mogę. Kurwa, przejdę tędy, nie przejdę. Rozpierdol się, decho! Teraz, na mój rozkaz! Czy ja przejdę tędy? No nie, no kurwa! Rozjeb się! Halo, no czemu to się nie chce rozpierdolić? O, teraz! Dobra, bardzo wytrzymałe deski. Bardzo wytrzymałe. Dobra, biegniemy przez siebie. Cyk, tutaj po drągu i do przodu. Dobra, gdzie jest nasz informator? Renegat jakiś się do niego dobrał i zaczął go napierdalać tam. Jakiś klucz chcieli od niego wyciągnąć, ale klucz do czego? Do badań genetycznych doktora Waltza? Doktora Waltza? O, tutaj mamy coś. Co to jest? Instrukcja obsługi ze Starego Świata. Czyżby jakieś cenne rzeczy na sprzedaż? Uuu, papierosy jeszcze na dole, dobra. Tego nie omijamy. Ciągle ciągnie i napierdala naraz? Tak to brzmi. Co tam, przejście tunelem, dobra. Tahir? Uuu. To koniec. Gdzie jest klucz? Nie ma. Dobra, mamy stację metra. Kurwa, do przodu! Kontakt Spike'a ma tam trochę teraz przejebane, tak więc chodźmy, może mu jak najszybciej pomóc, no ale wiadomo, ograniczy nas trochę ten tunel, na czworaka idziemy. Była mowa o Waltzu, mają chyba przyprowadzić Waltza. Napierdalają gościa. Idziemy się tam bić? Chyba idziemy się tam bić. Podobno miałeś być martwy. No gość ma takie odgłosy, jakieś szczurze. Nie wiem, o czym mówicie. Puśćcie go. A co? Może nas zmusisz, Knajklo? Bardzo chciałbym to zobaczyć. O kurwa, wyjmuj pałę, Aiden, Jesus. Dobra, okej. Okay. Wciśnij, przytrzymaj prawe, żeby zablokować. Zablokuj atak przeciwnika tuż przed wykonaniem, by wykonać doskonały blok. Doskonały blok oszałamia, co czyni na chwilę podatnym na ataki. Dobra, spróbujmy. O, o, dawaj. Uuu, doskonały blok, suko. Dawaj, jeszcze raz. O, prawie. Nie był doskonały, ale był okej. A ja mam teraz trenować doskonały blok. No, to wyszło całkiem nieźle. Dobra, panie renegacie, jesteś dla mnie tutaj maszynką treningową. Wyeliminuj z zamaskowanych zbirów. Uuu, boom, kurwa, boom, boom. Dobra, stamina mi się od tego wszystkiego skończy. Dawaj. Ohoho! Ale pierdolnąłem. O kurwa, kolejni? Ty, co jest? Co mnie dziabło? Kurwa, rzucili we mnie chyba czymś. Dobra, chłopaki. Napierdalamy się w takim razie. Oj, oj. Słabi kurwa jesteście. Pa, już leżysz. Już jesteś bliski śmierci. Ała. No chodź, chodź. Doskonały... blok! Dobra, nie był doskonały. Ale wiecie co, w życiu nie chodzi o doskonałość. Uuu, punkt umiejętności walki, to ja poproszę. Dobra, rozdajmy go sobie. Ta, sprawność w walce, pierwsza umiejętność bojowa. Kopnięcie z odbitki pozwala wykonać kopnięcie podczas przeskakiwania przez przeszkodę lub oszołomionego wroga. Najdź na ikonę ttttt. Dobra, jak to wygląda? Doskonały blok, przeskakuje przez chłopa i kopie innego, kurwa! Ludzie dla mnie to są skocznie i przerzutnie. Przeskocz nad oszołomionymi wrogami i wykonaj kopnięcie. Podbiegnij do oszołomionego, naciśnij spację, aby wykonać przeskok. Wciśnij lewy podczas przeskoku, żeby wykonać kopnięcie. Dobra, lecimy. A dacie mi tutaj jeszcze jakiś przyjaciół, żebym to sobie potestował na nich? To brzmi jak naprawdę fajna opcja. Chętnie skorzystam, tylko jeszcze tych sobie przeszukam. Dobra, byku, bo tutaj jakiś ten, o, Gulden. O, zawsze ciekawym elementem poznawania nowej gry jest odkrycie, jaką walutą będziemy operować. W tym przypadku są to Guldeny. Kurwa, brzmi jak jakiś rodzaj stwora z gry RPG. Gulden. Dobra, coś tutaj jeszcze jest. Są jeszcze maszyny do przeszukania, torba. Tam nasz pan informator się jakoś jeszcze trzyma, mimo już go potężnie skopali. Oparł się o ścianę, więc damy jeszcze chwilę tutaj pewnie na zapoznanie się z okolicą. Dużo fajnych rzeczy tutaj może być. Podstawowy błąd, nie przeszukiwanie rzeczy na początku gry. Potem tylko i wyłącznie pożałowanie można czuć. Że się nie przeszukało tych wszystkich rzeczy oczywiście. A to co? O, podwójna buława, jak miło. Dobra. O, a tutaj? Cyk. Mordo, trzymasz się jakoś? Kto to był?
Renegaci. Nie ma czasu. W kieszeni mam coś dla ciebie. Oho. Co to jest? To jest pendrive, kurwa, miecz? Dostępu. Gier. Stróżowie prawa. Okej, klucz. Nie można go zgubić. Miałeś powiedzieć, co z moją siostrą? Gdzie jest Mia? Pewnie nie wie. Idź do Rybiego Oka. Zapytaj o dziewczynę zwaną Lawan. Daj jej to. Z tym i przy jej pomocy poznasz całą prawdę. Rozumiesz? Pilnuj klucza. Jeśli Waltz go dorwie, całe miasto, wszyscy zginą. Waltz? Waltz tu jest? Tak, zbliżają się. Słyszysz? Renegaci, uciekaj! Nie bez ciebie! Weź to! Chodźmy! Nie wiem, czy on da radę. Uuu, maczeta! Dobra, chyba czas jeszcze trochę ponapierdalać, co chłopaki? No dobra. Naprawimy to! Załatwić go! Chłopy przychodzą, widzą trzech martwych ludzi i zaczynają się zastanawiać, co jest. Wykonaj przeskok, aby zwiększyć swoją mobilność podczas starć. Biegnij w stronę przeszkody lub oszołomionego, przytrzymaj spację. Lewy, podstawa walki parkurowej. Później zyskasz kolejne umiejętności, które... Uuu, walka parkurowa brzmi całkiem nieźle. No dobra, to w takim razie krok pierwszy. Spacja. Okej. Okay. O kurwa macie, jaki ja przelot pojebany zrobiłem. Ty, jak się zmienia bronie? Jak się zmienia kurwa bronie? Nie wiem. Dostałem jakąś potężną maczetę od tego chłopa. Tutaj ją mam. Okej, okay, dobra. Tylko jak się zmienia kurwa bronie? Nie mam pojęcia. Dobra, nieważne. Hoj! Bum, suko! O, on też był oszołomiony zaraz po tym, jak... Jakie zajebiste to jest w ogóle. O, chłop... Dobra, to mi się nie udało. Jeszcze raz, perfekcyjny blok. Dawaj, no chodź. Uuu, walka parkurowa, kurwa. Dobra, ten umarł chyba zamiast być oszołomiony. Chciałem go ponownie wykorzystać. Ha, kurwa, ciach, ciach. Dobra, suko. O, ja nie mam żadnych jeszcze ataków z wyskoku ani nic. Są jakieś, kurwa, stare dziady. Haja, a mogę tego zaatakować? Nie, nie mogę. Ale mogę go po prostu. Ebom! Chodź tutaj, przystrzegę ci brwi. Oj, oj. No dobra, dawaj byku. Lubię te perfekcyjne blokowania. Lubię jej, to straszliwie. Kurwa, mamy kolejnych. Mój cel to, rozumiem, wyeliminować zbirów. Okej, okay, dobra, jest git. Dobra, tam jeszcze mamy. Trzeba się zorientować w terenie. Wyciągamy brońkę. Walka parkurowa, kurwa. Oj, oj, pochlastany. Dobra, teraz ty. Oj, i w kolegę lecimy. Zajebiste, podoba mi się strasznie. I w kolegę! Kurwa, żaden się nie spodziewa kopa w pysk po przeskoczeniu przez kolegę. Dawaj! Podoba mi się to blokowanie. Coś czuję, że będę je często wykorzystywał. Mogę cię po prostu tak, o, z kopa, kurwa? Nie, gra mi każe wykorzystywać te mechaniki, których mnie dopiero nauczyła. Oj, oj! Dobra, już spokój, już spokój. Dajcie się teraz proszę grzecznie przeszukać? Idą kolejni? Nie, nie idą kolejni. Dobra, chłopaki, gdzie żeście pozostawiali wszystkie swoje rzeczy? Smaczne, fajne, miłe. Oni w ogóle tacy... No takie, kurwa, stare dziady z targu, mam wrażenie, są. Ale mają też takie, widzicie, czarne żyły, żylaki na szyi. No pojebanie jacyś. Ultra starzy i chujowi. Widzę, że wrogowie też się zamieniają w paczki po jakimś czasie od śmierci. Pewnie, żeby zredukować ilość ciał na ziemi. Byku, no nie zostawię cię. Ty wiesz coś o mojej siostrze. Spierdalajmy stąd. Tak, jesteś tam. Masz mój klucz? Tahir. To Waltz. Musimy wiać. A nie, Tahir to był jeden z tych zbirów. To przecież on cię zabije. Dylan! Waltz przyszedł? Właź do szybu! O Jezus Maria, ten musi pewnie tu zostać, żeby odciągnąć uwagę, bo inaczej my mamy przejebane. Ty pierwszy. On musi klucz do Lawan dostarczyć. Aj, cyk. Co ty wyprawiasz? Pozamykał nas. Nie może dostać klucza, Gierę. Co? Wypuść mnie! Rybie oko, Lawan. Idź. Jasna zdrajca. Hej, Dylan. Hej, siema. Nie widziałem, co tam było napisane. Czy to jest Waltz, czy zwykły renegat? Puśćcie go. Tu mamy Waltza.
niby doktorek, ale jednak taki, wiecie, jak ten z Metal Gear Revengeance. Wygląda jak polityk, w środku maszyna do zabijania. Dlaczego mnie zdradziłeś? Klucz nie jest twój! Nie możesz! Gdzie on jest? Tutaj! O Boże... To już jest koniec. No teraz to już bym się odsunął, Aiden, na twoim miejscu. Będziesz płakał? Raczej nie. Taka kolej rzeczy. Przed godziną zero mój dziadek zajmował się hodowlą koni. Piękne, rzadkie rasy. Bardzo je kochałem. Pewnego razu jego ulubiony koń przewrócił się i złamał nogę. Myślałem, że dziadek mu pomoże. Ale on wyciągnął pistolet i dał mi go do ręki. Powiedział: robisz to dla niego. Potem przycisnął mi palec do spustu. Krzyczałem. Chciałem, żeby mój dziadek zginął. Ale wiele lat później zrozumiałem. Czasem po prostu nie ma wyjścia. Nie pozostawiasz mi wyboru, przyjacielu. Ktoś tu jest. Ja pierdolę, Aiden, no mówiłem ci, kurwa, że chujowe pomysły, same chujowe pomysły masz, no. Tak, sieć w szybie, w który się patrzy akurat z wall. Dobra, spierdalamy. Muszę przyznać, z jednej strony ten Waltz taki, kurwa, daddy do potęgi siódmej, ale no, gość jest ewidentnie pierdolnięty. Grzebał mu w żołądku jak w pudełku z Lego. O kurwa, ale jedziemy. Dobra, dokąd? Dokąd teraz? Dokąd teraz? Mam wrażenie, że jestem już chociaż trochę bezpieczny, jeżeli chodzi o naszych tam przyjaciół. Kurwa, no nie, muszę środkiem. Te, Aiden, kurwa, co ty za capoeirę tutaj robisz? Nie denerwuj mnie, płyniemy. Chuj z przeszukiwaniem wszystkiego. Chcę, aby zanurkować? Pierdolę, po prostu sobie normalnie w dół skieruję i lecę przed siebie. Żebym się tlennie skończył, będę się trzymał raczej powierzchni. Ojojoj, a gdzie teraz? Dobra, tutaj mamy przejście. Strasznie toksyczne te podziemia są, nie uważacie? Zielono tutaj raczej tak nieprzyjemnie. Jedyny nasz ratunek to Villador. Ale zostaliśmy dziabnięci. O, właśnie, o tym mowa. Boli. Ale wiecie co, z jednej strony jest mowa o tym, że eksperymenty Waltza, kiedy byliśmy dziećmi, w jakiś sposób sprawiły, że jesteśmy silniejsi. Czego to dotyczy, co to były za eksperymenty i czy są na przykład, nie wiem, próbą faktycznie zmodyfikowania jeszcze bardziej wirusa z Haran. Jedni chcieli zrobić broń, drudzy serum super żołnierza i może my byliśmy obiektami testowymi. Z drugiej strony być może to będzie jakimś wsparciem w kwestii, o właśnie tego, dla Aidena. Jak to, co się dzieje, kurwa? Zamieniasz się w zombie! Virala, gryzonia, volatile'a, w cokolwiek innego. O, drabina życia. Dobra, no, miejmy nadzieję, że w mieście czeka nas coś miłego. Łucznicy nie zaatakują, jeśli sojusznicy stoją im na drodze. Wykorzystaj to. Uuu, o, sprytnie, sprytnie. Wiem, że łuk w tej grze jest ultra OP. Światło UV powinno nam pomóc. Wiem, że ono w jakiś sposób zatrzymuje proces transformacji. To będzie nam konieczne do przeżycia. No i cyk, wyszliśmy sobie na środku targu jakiegoś. Ha, no właśnie. Kurwa, przemienia się! Zabić go! Szybko! Nie, no mordo, nie! To słaby pomysł! Kurwa, bazarianinie! Szybkie macie rozwiązania problemów? Chyba już mają szubienicę gotową! Mordo, co to jest biomarker? Okej. Judge, jury and executioner w postaci bazarianinów? Uuu, Hakon, już cię lubię.
Odjebał klasyczną akcję zestrzelenia liny. Tako, on się zaraz przemieni! Co ty powiesz? Myślałem, że ma alergię. On nie jest stąd! Trzeba go zabić! Jest ze mną, zrozumiano? Nie mówiłem ci, żebyś się nie oddalał, he? Nie mówiłem, kurwa? Coś ty za jeden! Zjedzą cię tu. Cii, później. Dobra, nie zna nas, ale ewidentnie dobry z niego człowiek. Pomaga nam. Jana, dawaj inhibitory! Kto to kurwa jest? Kto to kurwa jest? Dawaj je tu! O kurwa! Idiocie! Ty pojebaj! Jezus Maria. Trochę się Aiden nie kontroluje chyba. Pytanie, czy to wirus, czy po prostu skołowanie i szok. Hakon, Jana. Nasi pierwsi sojusznicy. Chociaż nie wiem, czy będą naszymi największymi fanami, po tym jak się na nich rzuciłem. Na głowę mi założę, żebym ich nie widział. Rusza się. Hakon? Zabij go, Hakon. Zabij go, zanim ja to zrobię. O, spokojnie. Luz. Chyba się nie zmienił. Chyba? Hakon, nie chcę tu tego czegoś. Wróciłeś do nas. Mrugnij, jeśli rozumiesz. Kurwa, mój łeb. Prawie się przemieniłeś, ale lampa UV i inhibitory cię ocaliły. No i kij też się przydał. Przeżyłeś. Niech tak zostanie. Prawie nas pozabijał, a ty se z nim gadasz? Ej, spokojnie. Boją się. Prawie zniszczyłeś ich warsztat. Musimy spadać. Możesz iść? Ale nie rozumiem. Dokąd idziemy? Do kryjówki. Muszę pójść do rybiego oka. Do oka? Bez biomarkera możesz zapomnieć. Co to w ogóle jest? Biomarker monitoruje rozwój choroby w ciemności. To twój bilet do miasta. Bez niego wyjście poza światło to raczej loteria. Nie wiesz, kiedy cię trzepnie. Potrzebujesz biomarkera, a ja wiem, gdzie go znaleźć. Chodźmy. Wow, czy my trafiliśmy na takiego prawdziwie dobrego człowieka, który widział kogoś w potrzebie i chciał pomóc? Hakon, znów się przemienia. Spoko, wszystko pod kontrolą. Będzie dobrze. Jesteś słaby. Odsap. Pi. Serio? I co? Może go jeszcze wykąpiemy? Jana, nie bądź pista. Jaka perspektywa, nie powiem. Następnym razem. Adaj, Hakon. Uwielbia mnie. Dobra. One trochę bardziej wstrzemięźliwe względem mojej osoby są. Dobre, dobre słowo, dobre. Pomagasz? Najpierw może co nieco się poznajmy. Ty pierwszy. Skąd masz te blizny? O, mówiłem, że są podejrzane. To wszystko z tych eksperymentów chyba. Dobrze, dłużej pożyjesz. Jesteś pielgrzymem? Czy ukradłeś odznak? Jestem... Byłem pielgrzymem. Godzina do zmroku. Mówię serio, Hakon. Nie zostanie tu na noc. Masz. Twoja broń i twoje radio. Nawet pielgrzym sobie bez nich nie poradzi. Dobra, chodźmy. Nie dość, że my jesteśmy pielgrzymem, czyli tym takim jakimś outsiderem, których ludzie nie lubią, ale ewidentnie potrzebują ze względu na ich umiejętności, to jeszcze ewidentnie jesteśmy w jakiś sposób lepsi i silniejsi od innych ze względu na te nasze, wiecie... ulepszenia, które dostaliśmy od pana szalonego doktorka. Tam mi oznacza jakąś, kurwa, konstrukcję wodną, co to jest? Tutaj jakaś notka. Karta skażonego. Aspik Mutant. Czekaj, co to jest? Co to jest? Gdzie ja to znajdę? To będzie tutaj. Aspik Mutant. Mutant. Wygląda na to, że stróżowie prawa próbowali naśladować taktykę armii ze Starego Świata, by uczyć swoich żołnierzy na temat zagrożeń ze strony wroga. Ta karta przedstawia mutanta wysoko rozwiniętego, masywnego, zarażonego, który wykorzysta wszystko, co wpadnie mu w ręce, by zmierzyć przeciwnika. Często ma na sobie pancerz, efekt uboczny mutacji, który można osłabić światłem UV. Ja pierdolę, wygląda jak te Grzegorze policjanty z jedynki, tylko że taki bardziej organiczny. Nieproporcjonalny totalnie, jedna łapa większa od drugiej, szyja zniknęła, głowa wrosła, lepsza stabilność. Trochę pojebane. Dobra, mamy broń miotaną. A tak, w tej grze można rzucać pieniędzmi. Nadal nie wiem, jak się broń zmienia, ale to jeszcze dojdę do tego. Może kółkiem myszy. Ty, a ty kobieto, co tak mnie nie lubisz?
Nie przyzwyczajaj się. Nie szukamy nowego lokatora. Zwłaszcza takiego, który nas w nocy okradnie. Nie każdy pielgrzym to bandyta, wiesz? Aha. Niezły masz tu warsztat. Składasz lampy UV, co? Tak. Nie powinno cię tu być. Hakon ryzykuje nasze życie. No hejt na pielgrzymów jest wielki. Przepraszam. O, przepraszam, nie dałem jej skończyć. Musiałam ci przyłożyć. Jesteśmy kwita. Jana. Ta trochę bardziej otwarta. Co to za miejsce? Nasz dom, nasz warsztat. Nasz cały świat, można powiedzieć. Jesteś milsza od niej. Ej, zbadaj. Sara nie ufa nikomu poza mną. Poza tym walczy lepiej niż ona, więc mogę sobie pozwolić na większą otwartość. To mi się podoba. Brutalny świat. Jedyna forma oceniania innej osoby to po sile. No dobra, co? Hakon? Czas zdobyć biomarker i jesteśmy w Villedor. Och, piękny nieźle. Widok. Gdzie jest kantyna? W tamtą stronę, w centrum, za tymi zwałami chemii. Muszę tam pójść. Słabo. Musiałbyś przejść przez tunel. Bronią go, jakby to był portal do jebanej Walhali. Mało kto się przedostanie. Tylko dlaczego? To moja specjalność. Gdzie ten tunel? Nie tak szybko, kowboju. Bez biomarkera nic nie zdziałasz. Jesteś zagrożeniem. A już wiesz, jak ludzie w Villedor reagują na zagrożenie. No, momentalny lincz i zabójstwo. A raczej egzekucja. Możesz mi pomóc? Wygląda na to, że dobrze znasz miasto. Żyłem w tym mieście jeszcze zanim świat się rozpierdolił. A co do pomocy? Najpierw biomarker. Bez niego ani rusz. Skąd jesteś? Długo szedłeś? 2000 kilometrów. Ja pierdolę, ile? Jakim cudem nikt cię nie zaraził? Proste, nie dałem się ugryźć. Tu jest inaczej. Wszyscy są zakażeni. Drugie Haran. Villedor też odizolowali. Wznieśli mury. Zamknęli nas. I właśnie to nas uratowało. Jak się dostaje biomarker? A, nie dostaje się. Chyba, że ma się kontakty. Ja mam. Chodźmy. No okej. Przy okazji. Hakon. Aiden. Miło cię poznać. Witaj. W raju. No, czyli tak jak myślałem, wszyscy w Villedor są zakażeni, tylko po prostu wiecie. Trzymają rękę na pulsie za pomocą tych wszystkich biomarkerów. Dzięki temu wiesz, czy ktoś się przemienia, czy ktoś się nie przemienia. Jo, prosto na kolegę! Tak jest. Zero litości. Było się w wojsku. Oddziały specjalne? O! Przez 7 lat. Nawet to lubiłem, ale mi przeszło. Za niesubordynację dostałem wilczy bilet i wyzerowanie konta. No i jeździłem taksą. Ała! To się nazywa upadek. I chuj. Przynajmniej dobrze znam miasto. No, dawaj! Kurwa, nie dam rady! O, ja pierdolę! Wytrzymało się, wyczerpała, nie dam rady tam wejść, mordo! Jesteś słaby! Bez inhibitora tego nie pociągniesz! Co jest? Kiedy ostatnio go dostałem, chyba zrobiłem demolkę. Tak jest za pierwszym razem. A potem jest już lepiej, jeśli się przeżyje, rzecz jasna. Dobra, wow. Dasz drabinę? Widzę, że ją tam masz. O, miło, dziękuję. Czyli mogłem nie przeżyć? Gdybyś go nie dostał, to tak czy siak byś umarł. No dobra, tak. Inhibitory sprawiają, że zwiększa się tutaj nasza sprawność fizyczna. To jest jedna rzecz, której się nauczyłem do tej pory. Tak jak zresztą ja wam mówiłem, że rozwijamy sobie życie, czy też staminę właśnie za pomocą inhibitorów. Widzę, że to jest nawet tutaj fabularnie, powiedzmy, ujęte. O, miodek sobie przeszukam. Gorzej, jak on mi za chwilę powie, żebym to przeszukał. Ale może wtedy mi gra da więcej miodku. Dobra, otwieraj te wszystkie paczki tutaj. Aiden, ważne rzeczy do roboty są. Inhibitory na pewno nie są w łatwo dostępnych miejscach, tak więc czeka mnie trochę poszukiwania, ale wiecie, rozwój jest ważny i kluczowy. Dlaczego mi pomagasz? Wiem, że ludzie na ogół boją się pielgrzymów, ale jeden uratował mi życie. Byłem pielgrzymem. Teraz jestem zainfekowany. To utrudnia podróżowanie.
No to zaczynasz od nowa, przyjacielu. Patrz na te rudery. Takie budy to skarbce. Czekają w nich niezłe fanty. Zajrzyj tam, ja poczekam. O byku, ja już to wszystko przeszukałem, kurwa. Za bardzo hop do przodu jestem. W trakcie przemierzenia Villador wypatruj zagajników dachowych, miejsc pełnych roślinności, które rozpoznasz dzięki rosnącym tam wysokim żółtym drzewom. Okej, okay. Wysokie żółte drzewa. Miejsce te to świetne źródło miodu, rumianku i innych zasobów, dzięki którym wytworzysz leki i inne przedmioty jednorazowe. Jeśli znajdziesz się w potrzebie, być może natrafisz w nich także na jakąś broń. Okej, okej. Dobra, zmysł przetrwania. No, cyk, klikam Q. Może tutaj będzie broń. O, dobra, i mu przerwałem akurat w tej chwili, jak coś mówił. O kurwa. Co to? Krysztalitet. Kryształy. Ktoś musiał je tu schować. Normalnie wygląda jakby... Zrzucili na nas chemię. Niektórzy wierzą, że opóźniają infekcje, przesądy. Czyli ty ich nie zbierasz? Zbieram. Przesądni ludzie płacą za nie grubą kasę. A ja nigdy nie gardzę pieniędzmi. Jest jedna skrzynia, której sam szukam. Chodź, pokażę ci. Pewnie taka z inhibitorem. Kto by nie chciał sobie za friko dostać upgrade'a swojej staminy czy innych tam... Jo! Czy innych możliwości rozwoju swojej postaci. Znaczy swojej postaci, no ci ludzie rozwijają siebie jako ludzi. Może opisywanie tego jako rozwój postaci nie jest najlepszym sposobem. Dobra, Hakon, cóż za fantastyczna przebieżka w blasku słońca. Jak tutaj miło, fajnie, tak spokojnie i pokojowo. Razem sobie z kolegonem hopsamy po dachach. Rozwijając nasze umiejętności. Dobra, no dawaj. Dokąd dojdziemy? No byku, jestem na miejscu, co jest? O kurwa, ty, dobra, mamy. Pierwsza frakcja. Macie tu armię? Ach, stróżowie. Ludzi też tak traktują. A zainteresują się nami? Uważaj, to właśnie oni pilnują tunelu. Dwóch randomów na dachu? Na szlaku sporo twardzieli wspominało o nowym porządku. Zawsze chodziło o to samo gówno. Tja, tu jest podobnie. I robi się coraz gorzej. Powiedz mi o nich więcej. Uważają się za naszych prawych obrońców. Tępią zarażonych. Przynajmniej to im trzeba przyznać. A sprawnie im poszło. Ta, ale ich pomoc ma swoją cenę. Żelazne zasady. Grasz według ich zasad, albo zdychasz. Klasyka. Ich ochrona bazaru bardziej przypomina okupację. Będę ostrożny. Tylko nie zawsze się da. SP przegina, a ludzie na bazarze mają już dość. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielkie boom. Co tam się dzieje? Prowadzą sobie jednego zombiaka na wyjebce. Czy może on za nimi idzie, bo jest tak powolny? Chciałeś mi coś pokazać. Tak, za mną. Oho. Zatrzymał się na chwilę, jakieś przemyślenia go złapały. Niewątpliwie. Dobra, moi drodzy, jako że mamy teraz chwilkę, mamy 38 minut odcinka i tak biegniemy za Hakonem do celu. Zakończymy sobie tutaj. Spokojnie, dzisiaj zobaczycie jeszcze jeden, więc ten ostatni się nie skończy w środku jakiejś akcji. Dzięki wielkie za oglądanie, coraz bardziej się w to wszystko wkręcam. No i cóż, tak jak mówiłem, jeżeli widzicie jakiekolwiek tutaj zgrzyty, które wynikają z jakichś, nie wiem, różnych, różnorakich opcji, to musicie mi wybaczyć, ale na zwyczajnym świecie wynika to z tego, że no... Jeszcze jesteśmy przed premierą i parę rzeczy pewnie musi się jeszcze dograć, albo ja muszę dograć ustawienia graficzne, bo nie mam głowy do testowania wszystkiego. Tak czy siak, mam nadzieję, że ogląda się wam przyjemnie i wkręcacie się razem ze mną, bo już u mnie ten hype machine leci do przodu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pa pa!